oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Ripple i nowe partnerstwa korytarzy płatniczych w Afryce i na świecie. Szef amerykańskiego Urzędu Kontroli Waluty Michael Hsu o tokenizacji i kryptowalutach. Marathon Digital poszerza swoją działalność w Paragwaju. LG nawiązuje strategiczne partnerstwo z Quicknote. Klienci giełdy Binance dysponują rekordową kwotą tokenów Shiba. BitTrue zwraca użytkownikom zablokowane tokeny XRP. Dubajska Agencja Regulacji wyznaczyła ultimatum dla firm z branży kryptowalut, które nie otrzymały jeszcze licencji. Kazachstan blokuje dostęp do giełdy Coinbase. Stowarzyszenie blockchainowe w Kenii dostało zadanie, aby stworzyć ramy regulacyjne dla aktywów cyfrowych. Spadek oszustw na BNB Smart Chain o 75%. SK Telekom rozwija swój portfel kryptowalutowy w partnerstwie z Aptos. Kuwait Finance House wyróżnia rolę Ripple w płatnościach transgranicznych. Avalabs redukuje zatrudnienie o 12%. Na całości artykułów jak zawsze zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!